Cudziaki, a dzisiaj zobaczymy sobie, co takiego możemy stworzyć z kurumi. Będą to mega inspiracje na zarówno robótki ręczne, jedzonka i zakupy. Jeśli też uwielbiacie przeglądać TikToka, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a w komentarzu napiszcie, czy częściej oglądacie YouTube Shortsy czy TikToki. A my zaczynamy! Bo moja kurumi się już trochę niecierpliwi. No halo, ja dzisiaj jestem gwiazdą. Tak, wiemy. Tak jak może pamiętacie, tą kurumi kupiliśmy na filmiku w proponowanym między innymi. Okej, przechodzimy do pierwszego TikToka. No dobra, mamy tutaj kurumi do it yourself. To są jakby takie karteczki, których nigdy w życiu nie umiałam robić. Wiem, że ludzie z tego robią różne bombki, nawet takie flaming, chciałam powiedzieć. Jak to się nazywa? Konfetti. Taki z tym. No, flaming. Łabądź. Jak łabądź? Więc ludzie naprawdę dużo czasu na tym spędzają. Ja podziwiam, jest to mega kreatywne. Dajcie znać, czy kiedykolwiek to robiliście. Pelikan. To jest jakby taka pianka, tak mi się wydaje, bo to na pewno jest karton i on trzyma gorącą igłę i tworzy z tego wzory kurumi. I ciekawe, czy on to później tak wytnie. To jest po prostu taka ozdoba. No w ogóle na to mega satysfakcjonująca. Zaczyna robić obrys, przez co nie wiem, czy to gdzieś wypadnie, czy on tego nie robi na przestrzał. No efekt końcowy jest taki okej. Okay. No i nie wiem, co to są. To są jakieś bombki kurumi? Na przykład myślałam, że to jest czekolada, ale raczej wątpię. A może bombka kurumi? Tu już od razu mamy kształt i oni wycinają nożem tą farbę? Tak! To jakaś farba, którą odcięli nożem. Wygląda to ciekawie. I szczerze zaczyna wyglądać naprawdę super. Ma trzy warstwy. Biały, różowy i czarny. Ale sztos! Ej, z tego wyszła lampka, to było przepiękne. No 10 na 10 dla tego TikToka. Drawing Kurumi without a hat. Kurumi bez kapturka. Ej, jest mega ciekawa, jak ona wygląda. Myślicie, że to jest takie prawda, czy to jest takie fanowskie? Na uszy. Na uszy, ale czekajcie, inaczej one są wpasowane. Ej, no nie! Ona wygląda jak ten taki króliczek Mifis. To nie jest tak, no bo przecież ona ma te łóżka tu spakowane. Chociaż w sumie tak, gdyby zjadł ten kaptur, to one już by nie były tutaj, tylko mogłyby wrócić na swoje miejsce. Ale z drugiej strony My Melody ma je tak przedzielone, więc uważam, że ona by miała je bardziej tak na boki. Na boki? Jak śmiga z fotogrzmotu. Właśnie obraca na boki. Może to było takie cute. Kolejny TikToczek. Popyt! Okej, okej, to jednak nie jest zwykły popyt. To jest gra popyt, w której się wyświetlasz to, co masz klikać i on to klika tak szybko. Szczerze, ludzie tak szybko piszą SMS-y, więc w sumie są tacy. A jeśli jesteście w Team Muffinki, koniecznie upewnijcie się, czy macie przycisk subskrybuj kliknięty, prawda kurumi? No oh yeah. Ale zanim przejdziemy do kolejnego TikToka, demonstruję idealny plecak na podróż, a zwłaszcza na wakacje, gdzie spakujecie nawet naszą kurumi. A mało tego, świetnie, tutaj się zmieści bloczek. Bloczek kartek kolorowych, z których właśnie można wyrobić niektóre kreatywne TikToki, które dzisiaj zobaczymy. I chowa się tutaj ktoś jeszcze, ale nie mogę wam go pokazać. Mogę wam pokazać? To tyle. Pomocy! Tak, ale on będzie za jakiś czas na naszym Skype'ie. To jest wielka tajemnica. Next. Okej, ona wraca wszystkie pluszaki z kurami i wraca ich ogonki. Ej, ja też mam ogonek w tym. Ej, ja nawet nie wiedziałam. I szczerze nie wiedziałam, że ten Squishmallows ja mam identycznego, jeśli się nie mylę. Nie, nie mam identycznego, ale mam podobnego. Czekajcie, muszę sprawdzić, czy on ma ogonek. I naprawdę, czy te kurami mają ogonki? 3, 2, 1. Mają. Ej, faktycznie. Ej, szczerze nigdy nie zwróciłam uwagi na jej ogonek. Naprawdę, taka strzałka. Taki ogonek, wiesz, taki piorunek. Strzałka to jest. Ciekawostka. Lecimy dalej. Don't let kurami. Nie sprawdźcie, by pani kurami to zobaczyli. No ja jestem w sumie fanem kurami. Ale ja lubię różowy. I kurumi w różowej wersji jest sztos. I w ogóle to jest świąteczna, to jest choinka. Ona ma na sobie choinkę, uważam, że wygląda 10 na 10. Jestem fanką kurumi. I ja sądzę, że jest to naprawdę ślicznie zrobione. Sama bym tak pomalowała. W ogóle skąd taką figurkę do malowania? To jest łatwa figurka gipsowa. Może znajdę ją na internecie i zrobimy ją na jakimś odcinku. Dobry pomysł. Ej, czy to jest kejsik kurumi? Kejsik na te takie otwierane Samsungi. Jestem strasznie ciekawa tych telefonów. Widziałam je często w Korei właśnie w ten sposób otwierane, że to jest niby ekran dotykowy, a jest składany. Jestem ciekawa, czy faktycznie tutaj się to później nie niszczy. Niszczy, ale podobno po bardzo, bardzo dużym... Tak? Tak, ale to wiesz, że zależy od użytkowania. I chciałabym zobaczyć to kiedyś. Serio chcesz? Właśnie nie wiem, bo to wygląda bardzo fajnie. Jeszcze wiesz... Kejsie z kurami. Ja wiem, o co ci chodzi, o to chodzi ci, że można niam, niam, niam. Jak niam, byłam niam. Mała, moim wymarzonym telefonem był taki telefon z klapką, który miała Hannah Montana zawsze na filmach. Strasznie go chciałam mieć. I nigdy go nie miałam. Tak, za naszych czasów były takie telefony z antenką. No teraz są takie, wiesz. Więc to też jest składane. To jest kolekcja w Forever 21 chyba, nie jestem pewna, czy nie w Polsce, ale ta kolekcja jest piękna. Widziałam kolekcję u nas w Polsce, jest w dwóch sklepach, przynajmniej ja widziałam w dwóch sklepach. W Berszce chyba i w Kropie, właśnie dotyczącą Sanrio. W Berszce mnie
mnie te rzeczy nie porwały, więc nic nie zamówiłam, ale jeszcze sprawdzę dom w Kropie. Dajcie znać, czy macie coś z tych sklepów, bo może wy mi coś polecicie. Ojejciu, widziałam to. Widziałam, że te sklepy są w Korei i podobno wy nawet w Londynie, że możecie sobie wejść i wybrać różne akcesoria, które później przyklejacie do swojego case'a i dajecie na to bitą śmietanę. Czy tu będzie bita śmietana? Ja ją często robię z silikonu, jestem ciekawa, czy oni robią foam case'a. Jeszcze widziałam takie coś z torebkami, więc ciekawe, co w tym TikToku robią. Tak, tu są te bite śmietanki. Mały protip, możecie to zrobić z silikonu łazienkowego białego. Tylko kupcie końcówkę do ciasta. Co? To jest zeszyt? Nie, to jest ramka. Tak, to jest zeszyt! Zeszyt tak ozdobiony! Dobra, widzowie, jeśli chcecie, żebym robiła na kolejnym odcinku rzeczy z Sanrio, w tym z Kuromi, do it yourself razem z wami, to koniecznie napiszcie w komentarzu do it yourself Kuromi! Ale bym narobiła tych rzeczy! Sztosik by był. Tu mamy piórnik. Ja widziałam takie piórniki. To są piórniki w Japonii, bardzo popularne już od wielu lat, które są plastikowe i właśnie mają te wszystkie jakieś takie dziwne przegródki i wyglądają sztos, naprawdę. Chociaż ja osobiście jestem fanką takich miękkich piórników, gdzie wszystko się tam jakoś mieści na siłę, ale te wyglądają naprawdę 10 na 10. Kuromi just dropped in the build a bear. Jest informacja, że Kuromi gdzieś jest dostępna w jakimś sklepie. Co to za sklep? Ktoś się zbiera, okej. No fajnie, że się zbierasz, masz dużo fajnych rzeczy z Kuromi. Cieszę się. Ja też. Nawet buty. Okej, auto ma z Hello Kitty, wygrałaś. Też bym chciała mieć auto z Hello Kitty. Tu tworzy własną Kuromi. W niektórych miastach jest właśnie twór własnego pluszaka. Wydaje mi się, kiedyś w Polsce też kiedyś było w Warszawie ze w smyku, ale nie jestem pewna, ale wtedy było po prostu z misiami. A z Sanrio nigdy tego nie widziałam na żywo. No może nie tylko na 10 na 10, ale wiem, że można jej kupować różne ciuszki wtedy i można tak naprawdę samemu ją stworzyć, nazwać, dobrać jej akcesoria. Zawsze można stworzyć własnego pluszaka, proszę, na przykład okay. Dumbo żabę. Nie poruszajmy się tematu Dumbo żaby. Jestem taka brzydka, przepraszam. Nie mówię, że źle wyszła, tylko mówię, że wyszła oryginalna. Chodzi ci się brzydko. Nie, absolutnie nie. I co tam za komputerek z Kuromi? To jest jakaś gra? On będzie grał? Wygląda w ogóle sztos. I znowu ten telefon zamykany, no ludzie, nie męczcie mnie nim. Wygląda super. Ja nie wiem, czy to ma jakaś gra. Może to jest jakaś gra taka mała, że możecie sobie zagrać w jakiegoś Snake'a czy coś? Game Speaker. To jest stworzona wersja Kuromi, ale z papieru. No mówię, no te do it yourself z Kuromi będą sztos. No nie gadaj, że ktoś się aż tak postarał. To woda trochę jak toka boka. Tutaj mamy Kuromi przed tym. To jest kolejne już zrobione od kleja. I tu jest jakiś salon? Salon z Kuromi? Nie, rentgen, to jest u lekarza. No dobra, no to jest sztos. Wsadza rzeczy z Kuromi do pralki. To jest bardzo długie ogólnie, ale ktoś naprawdę się postarał. Matko, to jest nawet szafa. Podziwiam kreatywność, ale ja też to takie coś zrobię na tym odcinku, jeśli będziecie chcieli. Wiem, takie rzeczy robią i z modeliny, i z tych takich cukierków, czyli robicie taką wielką rolkę, później ją rozwałkowujecie i wychodzą z tego mało albo cukierki, albo nawet są ozdoby do paznokci właśnie w ten sposób zrobione i nie gadajcie, że on zrobi Kuromi. I to nie tylko głowę, razem z kapturkiem i uszy. I ciekawa jestem, jak to się później roluje, czy to na pewno nie niszczy trochę tego kształtu, ale pewnie to są lata praktyki, żeby coś takiego samemu zrobić. Tutaj mamy znowu tą technikę ozdabiania właśnie rzeczy i tu jest tym razem, pewnie mi się wydaje, że to jest silikon łazienkowy i to jest chyba piórnik albo jakiś taki kosmetyczka plastikowa. Ja to zawsze robiłam tylko i wyłącznie na case'ach, ale na zeszycie nigdy tego nie robiłam, więc trzeba nadrobić. Powkleja tutaj najwięcej tej Kuromi. Mam trochę takiej Kuromi z temu, więc może się przydać. Ładne. Bardzo. Ale mam ochotę teraz tak jeszcze porobić. Tu będzie teraz coś do jedzonka. Tak, to jest rolka z Kuromi. To jest zrobione ręcznie. No szacun, naprawdę szacun. Jak takie coś zrobić? To jest niemożliwe. Wy byście to później zjedli? Absolutnie. Czy to jest za ładne, żeby to jeść? Ja myślałam, że ona z tego zrobi rolkę, a ona z tego robi kanapki. Ja myślałam, że taką rolkę. I takich kanapki jeszcze w życiu nie jadłam. Jak nie jestem fanką kanapek, tak takie bym zjadła, bo to są ciasteczkowe. Ciastowe kanapki. Kanapki są dobre. Kuromi. My Mero. To są nakleja. Aha, bo to jest ten trend. Kuromi. My Melody. Ja robiłam ten trend na Instagramie, więc was tam cieplutko zapraszam, bo otworzyłam ten trend z ciuszkami, a to ktoś zrobił po prostu z wycinankami. Ej, nie wpadłabym na to. Tu jest ozdoba z piasku, którą ktoś tak idealnie robi. Zawsze mnie to zastanawia, jak oni to precyzyjnie muszą wykonać. Przecież to nie może być żadne ziarenko nie w tym miejscu, co nie trzeba. What? I nawet rzęski i ta czaszka. Ej, no ładnie. Daję okejkę. I przechodzimy do ostatniego, ale nie najgorszego TikToka, który pokazuje nam saszetki niespodzianki z Kuromi.
Nikita, kupisz mi saszetki niespodzianki z Kuromi? Ale za pompon purinowe. Ale najpierw Kuromi. Widzowie, decydujecie w komentarzach, czy kupujemy saszetki niespodzianki z Kuromi, czy z pompon purinem. Dajcie znać, a ja no patrzę się na to i to jest piękne. I wtedy wiesz, że na pewno trafisz Kuromi, a nie jak na naszych blind boxach właśnie proponowanych, za które wydaliśmy 300 zł i nie mieliśmy tylko Kuromi i Pompusia. Ale czy ich trafiliśmy? Dowiecie się tam. Mi najbardziej podobał się ten TikTok w sumie z tym zeszytem, na którym właśnie była ta bita śmietanka, bo nigdy nie wpadłam na to, żeby to zrobić na zeszycie. Taką mi to inspirację dało. Ja oceniam Kuromi te TikToczki bardzo dobrze. Były fenomenalne, kreatywne i aż mam ochotę coś porobić. A my widzimy się na tym filmiku, więc nie kończymy jeszcze. Buziaki, pa!